Stara temperówka już się napracowała. Użyj przezroczystej części jednej i miękkiej z drugiej. Przyklej kolejną część. Pokryj papierem piankowym. Teraz dodaj ekran i przyciski. Ten telewizor jest stary, ale jeśli go odpowiednio uderzysz, to odbiera Lalilu. Daffy i Lola poszli na strych, żeby znaleźć coś ciekawego. Bu! A! Lola, nie rób tak! Prawie upuściłem klucze! Zobacz, mogę skakać ile zechcę! Popatrz na to wszystko! Ale to fajne! Hej! Znaleźli stary telewizor. Wow! Włączymy go? Tak! Daffy kręci gałkami i telewizor zaczyna syczeć. Ojejku, wyłącz go! Ale przekręcenie innej gałki włączyło filmik Lalilu o kosmicznym meczu. Przypadek? Nie wiem. Daffy i Lola obejrzeli cały filmik. I wtedy światła zaczęły migać. Ruszamy! Zrobiliśmy małą Lolę z gliny. Namaluj futro. Namaluj jej oczy i twarz. Ma grzywkę i niebieski strój. O, to prawdziwa Lola. Lola i Daffy przestraszyli się. Ale kiedy wrócili, coś było inaczej. Mini Lola była przed ekranem. Zobacz, to ty! Proszę? Lola jest roztrzęsiona. Wygląda dokładnie tak samo. Dzięki, strychu. Daffy zabrał magiczny telewizor i wyszli. Kiedy Lola wróciła do domu, pokazała lalce jej pokój. Jesteś u siebie! Chcesz zatańczyć? Nagramy TikToka. Moi widzowie będą zachwyceni. Zobaczcie, co dał mi magiczny telewizor. Lola długo opowiadała o swojej lalce i zasnęła. Wyprostuj sprężynę. Potem przytnij ją i zegnij, żeby zrobić ramkę. Oto tułów. I głowa. Dodaj dziób i ręce. Upieczmy go. Kiedy modelina będzie twarda, możemy go pomalować. Ciało Daffy'ego jest czarne. Jego nogi i dziób są pomarańczowe. Zaznacz jego oczy. Mini Daffy jest słodki. Daffy poszedł na spacer z kawą. Wtedy zobaczył statek kosmiczny. O, mój stary kolega, Marsjanin Marvin. Miło cię widzieć. Co tam, maluchu? Marvin grozi Daffy'emu laserem, ale on tylko się z tego śmieje. Spokojnie, kolego, napij się kawy. Marvin strzela i... Wow! Daffy robi się mały. Kto teraz jest maluchem? Daffy zaczyna uciekać. Ale Marvin go łapie. Bugs ruszył na ratunek. Przestań, daj mu spokój. Marvin znowu strzela. Ale odbiło się w jego stronę. Daffy, gdzie jesteś? Daffy przybiegł do niego. Wow, teraz jesteś malutki. Weź kawałek piankoliny. Zrób figurkę Bugsa. Wygląda zupełnie jak on. Pomaluj go na szaro i biało. Szur? Oto jego śmieszna twarz. I różowe uszy. Idealnie. Lola spędza cały czas w swoim studio rzeźby. Uwielbia robić rzeczy z gliny. Co robisz? Rzeźbę. Spójrz, zaczynam nową.
mam pomysł. Może zrobisz mnie? Mogę spróbować. To nie wygląda jak ja. Tylko czekaj. Teraz patrz. Bugs jest zaskoczony. Jest świetny. Jesteś wspaniała, Lolu. Stworzyłaś arcydzieło. Aha, następnym razem mi zaufaj. Papier piankowy? Jest! Szablon miecza? Aha. Przyklej go na papier piankowy. I gotowe. Utknął w kamieniu. Tylko prawdziwy bohater będzie w stanie go wyjąć. Daffy i Bugs przyszli do lodowej jaskini, żeby znaleźć magiczny miecz. Ale pilnuje go potwór. Potrzebujemy planu. Nie ma czasu myśleć. Trzeba działać. Udało im się zakraść do miecza. Ale potwór to zauważył i biegnie za nimi. Ciągnij, pociągnijmy razem. Siła przyjaźni zadziałała. Wyjęli miecz i uciekli. Wybacz, potworze. Udało się! Mamy miecz! Piątka! Wow! Sylwester ma Tweetiego! Zrób małego ptaka używając modeliny. Ma żółte pazury, długie ciało i wielką głowę. Zanurz stopy w pomarańczowej farbie. O, Tweety! Myśleliśmy, że to ty! Witamy w naszym nowym miniaturowym świecie! Bugs i Lola szykują się na wakacje. Czy czegoś zapomnieliśmy? To kolejna walizka. Lola wskakuje na górę. Zapnij pasy. Ludzie, czekajcie. Przyszliśmy się pożegnać. O, to takie miłe. Mamy dla was prezent. Miłej podróży. Dziękujemy. Samochód odjeżdża. Bugs, może zatrzymamy się na piknik i otworzymy nasz prezent. Ojejku, to mini Tweety. Jest słodki. Teraz pojedzie z nami na wakacje. Ćwir, ćwir, ja latam. Uwielbiam naszych przyjaciół. Bip, bip. A oto piłka. O, rozsypaliśmy trochę paciorków. Uważaj, ale pędzi wiatr łatwo je omija. Pomaluj koralik jak piłkę do kosza. Namaluj paski. Gotowy, by wygrywać? Wszyscy chcą dziś burgera z McDonalda. Mój brzuszek ma ochotę na burgera. Mam pomysł. Bugs składa zamówienie. Proszę bardzo. Woohoo! Dzięki! Nareszcie będę mógł zjeść mojego Happy Meala. Pycha, uwielbiam burgery. Gdzie jest moja zabawka? O, ale fart! Dostałem piłkę. Bugs bawi się nią. I piłka leci. Łapie ją chłopiec. Czy to pana? Złapałem ją. Ach, jesteś moim idolem. Uwielbiam koszykówkę. Możesz ją zatrzymać. Mamo, Bugs dał mi piłkę. Dziękuję. Jesteś bardzo miły. Mój syn też chce zostać sportowcem. Zróbmy sobie zdjęcie. Zrób pieska ze starych paciorków. To łatwe. Trzeba go pomalować. Hau! Tweety i piesek bawią się razem. Tweety zobaczył sprzedawcę balonów. O, chcę jeden. Poplosę ten luzowy. Ta dziewczyna postanowiła dać ptaszkowi prezent. Ale zaczął odlatywać. Wow, tam jest gniazdo ptaków! Wracaj na dół. Przepraszam, potrzebujesz mniejszego balonu. Tweety dostał mały balonik. I wykręcił go, żeby zrobić psa. Teraz mogą bawić się dalej. Wszyscy znają tę dwójkę. Mini i myszka Miki. Pomaluj figurki.
Zmień czerwony na czarny. Mają żółte buty. Rękawiczki zostaw białe. Lola bawi się z Mini. O, miałem gdzieś Mikiego. Tylko gdzie? Był w tej książce. Mam go. Pobawmy się razem. Zaczęli bawić się papierowymi lalkami. O, panno Mini, ten kwiat jest dla ciebie. Bugs zostawia Loli róże. Ale to słodkie.